27 lutego w salce przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Wirku zainicjowano twórcze piątki na Ficinusie. W każdy ostatni piątek miesiąca w miejscu tym odbywać się będą spotkania poświęcone historii, kulturze czy też obyczajowości Śląska. Przy kawie i tradycyjnym kołoczu będzie można porozmawiać z ciekawymi osobami związanymi z Rudą Śląską i nie tylko. Pierwsze spotkanie z tego cyklu poświęcone było dzielnicy Wirek, a w szczególności kolonii robotniczej Ficinus. Dlatego też gościem twórczego piątku na Ficinusie był Bernard Śmigała, śląski poeta wychowany w tych stronach. Bernard Śmigała opowiadał o swoim życiu i twórczości, która nierozerwalnie związana jest ze śląską godką. Spotkanie było okazją do zaprezentowania świeżo wydanego tomiku wierszy Bernarda Śmigały, w którym zawarto tylko część utworów z jego bogatego dorobku. Z autorem rozmawialiśmy o początkach jego twórczości i tym, co go inspiruje do pisania. Jak widać, już nie jestem pierwszej młodości, a zacząłem pisać dopiero gdzieś w 2008 roku chyba, pierwszy utwór. No w tej chwili już tego jest na może 5 takich tomów, a nie jeden, takich tomików. Ale tak jak powiedziałem, zaczęło się w 2008 roku, a w jaki sposób? Po prostu kupiłem sobie komputer. Zacząłem wchodzić na te portale, które wtedy były modne, na naszą klasę przede wszystkim. Tam była taka strona Wirek Nowa Wieś przed i po II wojnie światowej. I tam na tej stronie znalazłem dużo znajomych z mojej młodości, bo mieszkałem kiedyś w Wirku. Zresztą sam miałem też kilka takich starych zdjęć. I te zdjęcia żeśmy tam przesyłali tym moderatorom, takie małżeństwo z Wirku, teraz mieszkają w Niemczech, oni moderują tą stronkę w internecie i tam po prostu przesyłaliśmy te zdjęcia i ludzie komentowali, co tam na tych zdjęciach jest. No i okazało się, że padło hasło, żeby pisać po śląsku, po naszemu. No i oczywiście, że śląski to jest język, bo ja uważam, że to jednak jest język, a nie gwara. Że śląskim na co dzień się posługuje w domu. Także to mnie jakoś nie sprawiało kłopotów, a pisanie, no to wiadomo, jeszcze nie jest język skodyfikowany, jeszcze ta pisownia nie jest taka, jak powinno być, ale było hasło, piszemy jak umiemy, no i jakoś wszyscy to rozumią i w ten sposób właśnie zaczęło się to pisanie. Proszę nam powiedzieć, skąd pan czerpie inspirację do tych tekstów? Jak te teksty rodzą się? Z życia, z internetu. W internecie bardzo dużo jest artykułów teraz poświęconych właśnie Śląskowi, bo to jest temat taki ostatnio modny. I poza tym z przyjaciółmi, którzy też piszą po śląsku, próbują coś tam robić, spotykamy się w Wiśniowym Sadzie w Halębie w takiej restauracji. Jest taka grupa prowadzona przez pana Bronisława Wątrobę, znanego tutaj w Rudzie właśnie miłośnika śląskiej godki. Tam się spotykamy gdzieś 2 razy w roku i tam przedstawiamy swoje utwory pod osąd kolegom. Później oczywiście te utwory się z reguły ukazują na forach internetowych. No a w tej chwili udało się już mi wydać książeczkę. Co znalazło się w tym tomiku? Jakie utwory pan do niego wybrał z tej dużej kolekcji? No tak jak tytuł wskazuje, są to wspomnienia wireckie, czyli mojej dzielnicy rodzinnej, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, gdzie spędziłem całą młodość moją. I tam właśnie się znalazły te utwory takie wspominkowe z moich lat dziecinnych, ze szkoły, z
moje zainteresowania ówczesne, bo grałem w piłkę nożną w Wawelu Wirek, także tam też jest wiersz o drużynie Wawelu. No oczywiście nie tylko wspominki, ale i współczesność. Dlatego jest między blokiem a familokiem, ponieważ w familoku się urodziłem, w familoku mieszkałem kiedyś, w wireckim Werdonie. To jest takie osiedle robotnicze. A do przedszkola chodziłem właśnie tutaj na Ficinusie. I także to jest powiązanie takie Werdon, Ficinus, blok, familok. Stąd ten tytuł i stąd te utwory. Utwory Bernarda Śmigały są z reguły bardzo dowcipne i pełne ciepła. Wywołują na twarzach czytelników i słuchaczy uśmiech. Jego wiersze ocalają od zapomnienia dawne zwyczaje, czy też miejsca niegdyś ważne dla lokalnej społeczności. W twórczości autora przejawia się nostalgia za tym, co bezpowrotnie minęło. Jak dzisiaj się przechodzi ulicą Dąbrowskiego, to ludziom mojego pokolenia brakuje tych domów, które tam stały, tych sklepów ówczesnych w 70-tych latach. Pamiętam, był taki sklep, którym Wirek się szczycił. To były delikatesy. I właśnie napisałem wiersz o tych delikatesach, jak one powstały, jak to one wyglądały. Dzisiaj oczywiście już ich nie ma, nawet tego domu nie ma, gdzie były. Już tam zupełnie inne domy stoją. Delikatesy Ubergra. Od rana ludzie stowają w raj, milicji oboczy, by nie było haji, u ostatnie auta towar dowożą, wszyscy czekają, a sklep otworzą. Delikatesy, tak się nazywa. Możesz tu kupić wóżdź i pieczywo, kejza, śmietunka, mleko, maszkety, owoce, gorzoła i cygarety. Ludziom z przejęcia wyłażą gały, bo widzą w sklepie pełne regały. Są apluziny i są cytrony, dali we szekuladzie bombony, łożeszki, hałwa i kaugumini. Na wierchu rosną majte wędliny, jakich od lodu oczy nie widziały, wóżty krancami na hokach wisiały. Kejzy rozmaite i pełno rybów, plecionki, brytki, trzy sorty chlebów, rzymu i kołoczki, inksze pieczywo, a wszystko świeże było aż dziwo. Na monopolce koniaki, gorzoły, wina, likery we fachach stoły. Z każdego sztandu tak pięknie woniało, że się ze sklepu wyleźć nie chciało. Na długo nie stykło tej prosperity, skończyły się gierkowskie kredyty. I już zaś próżne fachy i hoki straszyły kuntmanów tamtej epoki. W ramach twórczych piątków na Ficinusie odbywać będzie się wiele interesujących wydarzeń. Warto więc zarezerwować sobie czas i ostatnie piątki każdego miesiąca spędzać właśnie na takich kulturalnych spotkaniach. Ano, moi Rostomili, zapraszam na Ficinus. No bo przecież ten Ficinus nasz to będzie miał chletko 150 roków. Chletko będzie taki piękny geburstak za 2 lata po prawdzie. Ale już latoś wiele się będzie na tym Ficinusie działo. I pierwsze z inicjatywy magistratu, z inicjatywy władz miejskich, co się tu będzie odbywać, to prawie takie kulturalne piątki na Ficinusie. Zowdy w salkach parafialnych Kościoła Ewangelickiego te kulturalne piątki będą. To już prawie dzisiaj będzie pierwszy, zapraszam na kolejne. Twórczy piątek w marcu poświęcony będzie muzyce organowej. Wtedy to też w Kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie można wysłuchać koncertu przeplatanego prelekcją na temat muzyki pasyjnej w różnych tradycjach kościelnych.